Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Ale panie pośle, ja chciałabym też, żeby każdy zastosował stosowanie w wypowiedziach ostrożności. Ja rozumiem apel, ale on się tyczy też również pana. Dziękuję bardzo. Proszę panie pośle. Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. Za kilka miesięcy zaczną kończyć się kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 8 kadencji. I nadejdzie taki czas, że obecna większość parlamentarna, jeżeli nadal będzie tą większością, będzie mogła przedstawiać i wybierać swoich kandydatów. Państwo jednak nie chcecie poczekać do tego momentu. A co możecie zrobić teraz? Co mogliście zrobić już w listopadzie, w grudniu, w styczniu, w lutym? Możecie przygotować ustawy. Tych ustaw nie ma, panie ministrze, bo pan mógł je przygotowywać już będąc w opozycji, czy jeszcze nie będąc parlamentarzystą, gdy przygotowywał się pan do pełnienia tej funkcji. Przecież nie jest to problem, aby przygotować stosowne rozwiązania. Dlaczego nie przedstawiacie ustaw, skoro macie większość do tego, aby przyjmować faktycznie takie rozwiązania? I widzę, że pan kolejny raz, również dzisiaj, gdy obserwujemy strajk tysięcy Polaków pod polskim Sejmem i to, co się wyprawia, kilka miesięcy temu, jak Sienkiewicz robił zamach na media publiczne, mówił pan, to nie ja, to Sienkiewicz. Dzisiaj obserwujemy to, co się dzieje 100 metrów stąd, pan mówi, to nie ja, to Kierwiński. Jeżeli jest pan faktycznie ministrem sprawiedliwości, jeżeli posiada pan kompetencje nie prokuratora krajowego, ale generalnego póki co, to także ma pan obowiązki, aby działać w takich sytuacjach, aby bronić polskich obywateli, tym bardziej, że był pan przecież przez lata rzecznikiem praw obywatelskich. Drodzy państwo, reasumując, macie większość, przygotowujcie ustawy i je głosujcie. Nie macie większości, to nie niszcie konstytucyjnego porządku prawnego. Zapraszam pana posła Michała Szczerbę, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Ta uchwała jest planem odbudowy Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału, który został w ostatnich latach całkowicie zdewastowany. Orzekał mało, wbrew konstytucji, a zasiadały w nim osoby nieuprawnione. I ta uchwała, i ten społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, o którym będziemy również dyskutować i rozmawiać, przedstawiony przez rząd, ma uzdrowić system kontroli ustaw. Przywracamy reguły demokratyczne, choćby poprzez większą kolegialność i transparentność procedur. Te przepisy również skracają kadencję prezesa Trybunału i zapewniają wybór sędziów z poparciem szerokiego gremium parlamentarnego. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że najlepiej to ujął profesor Mirosław Wyrzykowski. Mówił o tym, że te propozycje, które są dyskutowane i prezentowane również przez pana ministra Bodnara, to tak naprawdę w tym momencie przywracanie do życia konstytucji. To jest przywracanie do życia również Trybunału Konstytucyjnego, który według profesora Wyrzykowskiego popełnił samobójstwo i instytucjonalne, i samobójstwo moralne. Szanowni państwo, konstytucja gwarantuje dostęp każdego obywatela i każdej obywatelki do bezstronnego, niezależnego sądu. Elementem tego systemu jest również kontrola ustaw i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Przywracamy normalność, odbudowujemy Trybunał i przywracamy praworządność w Polsce, które również jest zauważane za granicą, czego efektem jest 600 miliardów dla Polski, które pozyskaliśmy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie widzę. Zapraszam poseł Sebastian Kaleta, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna pani marszałek, panie likwidatorze generalny, bo prokuratorem pan generalnym nie jest, pan lubi nieistnienie. Jest pan likwidatorem w pierwszej kolejności wespół z Sienkiewiczem mediów publicznych. Potem pan uznał, że lubi pan likwidację, to KRS pan chce likwidować, likwiduje pan prokuraturę i dzisiaj spotykamy się, bo pan zmierza, by zlikwidować w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja już wam dzisiaj też niepotrzebna, będziecie ją likwidować, a tutaj pod Sejmem likwidujecie coś jeszcze ważniejszego. Likwidujecie prawo do zgromadzeń. Policja, która atakuje protestujących, która w brutalny sposób zatrzymała człowieka, bo trzymał polską flagę i przygniatali młodego człowieka kolanem do ziemi. Pan sobie spokojnie siedzi, bo pan takiej właśnie likwidacji prawa do zgromadzeń chce. To jest władza, której credo można określić dwoma słowami: uchwałą i pałą.
Jak nie podoba wam się prawo, to tworzycie jakieś uchwały, które nie mają żadnego znaczenia prawnego. Tylko mają być jakąś fikcją, żeby przejść do rozwiązań siłowych. Jak ktoś chce w Polsce szanowania prawa, to pałą go. To jest wasza metoda. Jeśli ktoś chce, żeby wysłuchać ich, to pałą. Jeśli prokuratorzy chcą ścigać przestępców, ale zmienia się polityka rządu, to trzeba ich przegonić. I pan, panie likwidatorze generalny, będzie za kilka lat symbolem likwidacji demokracji w Polsce. Zapraszam pan poseł Piotr Głowski, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Nie widzę. Zapraszam pan poseł Jan Kanthak, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, my sobie tutaj gadu, a za murami Sejmu policja rzuca kamieniami w protestujących. Oczekiwałbym od prokuratora generalnego... Panią to śmieszy, tak? Panią to śmieszy. Pani się mieni jako symbol solidarności, się pani śmieje, że policja rzuca kostką brukową w protestujących rolników? To jest bardzo śmieszne. Rzeczywiście, to jest skandaliczna sytuacja. Dokonujecie zamachu na praworządność, dokonujecie zamachu na wymiar sprawiedliwości, a teraz policja się czuje bezkarna. Może dlatego, że wie, że w przypadku, gdyby stawiał zarzuty prokurator, który został powołany przez prokuratora Barskiego, to sąd uzna, że te zarzuty się nieistotne i nie istnieją, bo prokurator Barski nie istnieje, a teraz Trybunał Konstytucyjny ma nie istnieć. Tak jak powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, pan Bodnar czego się nie dotknie, to spowoduje, że to nie istnieje. Także uważajcie podawać rękę panu Bodnarowi, bo również możecie przestać istnieć. Sytuacja jest niezwykle poważna. Złodziej cały czas krzyczał łapać złodzieja. Zarzucaliście koalicji rządowej, że zmienia ustawy, zmienia wymiar sprawiedliwości zgodnie z przewidzianą procedurą konstytucyjną. Natomiast wy zamieniacie Sejm w ciało uchwałodawcze. Pomieszały wam się całkowicie pojęcia. Powrót do prawoznawstwa zalecałbym, bo nie tylko dorobek rzekomej walki z komuną powinien powodować, że ktoś jest w polskim Sejmie, ale również trochę odrobiny znajomości prawa. I tego wszystkim wam życzę. Dziękuję bardzo. Ja tylko, panie pośle, chciałam zwrócić uwagę, że dorobki raczej nie oceniajmy, czy są rzekome, czy nierzekome, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają te dorobki. Bardzo proszę, pani poseł Barbara Dolniak, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pan poseł Kanthak krzyczy, że zmieniamy rzeczywistość uchwałami. Proszę pokazać, panie pośle, w której części składanych przez nas projektów uchwał znajduje się projekt ustawy zmieniający porządek prawny. Mówicie państwo, że zmieniamy rzeczywistość uchwałami. Czyżbyście zapomnieli o 5 uchwałach, którymi stwierdziliście, że wybór pięciu wybranych osób nie ma mocy prawnej. To wasze 5 uchwał. No przepraszam, o czym my rozmawiamy, panie pośle Szczucki? Zapomniał pan wymienić te 5 uchwał. Pan poseł z Konfederacji, zresztą nie tylko, również posłowie z PiS-u szerzą tutaj taki strach, usiłują straszyć społeczeństwo, ale proszę państwa, zapamiętacie o rzeczywistości prawnej. Jakiś czas temu Trybunał Konstytucyjny odnosił się do kwestii konstytucyjności związanej z asesorami sądowymi. Proszę zajrzeć do tych wcześniej wydawanych orzeczeń Trybunału i tam odniósł się również do kwestii wyroków, orzeczeń wydanych przez tychże asesorów. One pozostały w mocy. Proszę nie szerzyć strachu w społeczeństwie, że oto zrobi nam się chaos prawny. My dążymy do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny przestał legitymizować nieprawidłowe wasze rządzenie przez 8 lat. Trybunał Konstytucyjny został powołany po to, żeby pilnować władzy ustawodawczej, by nie uchwalała prawa, jakiego chce. Tym bardziej prawa nacechowanego polityką, a nie interesem obywateli. Wy ten nadzór zlikwidowaliście. Trybunał orzekał, zwłaszcza w ważnych sprawach politycznych, ważnych sprawach dla obywateli, jak chcieliście. Proszę więc mówić o rzeczywistości, uwzględniając wszystkie...